Dzień dobry. Zapraszam na wydarzenia. Zobaczcie Państwo, co wydarzyło się w Zabrzu. W niedzielę w kamienicy przy ulicy Jana Karłowicza doszło do pożaru, wskutek czego konieczne było ewakuowanie mieszkańców. października stanowisko kierowania parę minut po godzinie 4 nad ranem otrzymało informację o pożarze mieszkania przy ulicy Karłowicza 11. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce pożar był bardzo rozwinięty, zadysponowano kolejne zastępy. Na miejscu pracowało w sumie 5. Podczas działań ratowniczych nasi strażacy skupili się na ewakuacji mieszkańców z sąsiednich mieszkań. W sumie ewakuowaliśmy 11 osób, w tym 2 osoby po drabinie mechanicznej. Na szczęście nikt w pożarze nie ucierpiał. Szczegółowe przyczyny będzie wyjaśniać na pewno policja. Lokator przed naszym przybyciem opuścił to mieszkanie. Na szczęście jemu też się nic nie stało. Apelujemy o kupowanie czujek dymu, ponieważ taka czujka wcześniej powiadomi nas o zagrożeniu. Pasja, motywacja, odwaga. Pod takim hasłem odbywał się w tym roku Ogólnopolski Tydzień Kariery. Szczególna podróż po zawodach już od 16 lat przyciąga młodych ludzi, którzy stają przed wyborem swojej ścieżki edukacji, zawodu, pracy i kariery. W ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyło się wiele spotkań i warsztatów. Zwiedzanie pracowni zawodowych przez uczniów klas 8 i 7, liceliady, czyli pokazanie liceów swojej oferty, jak również konkursy zawodoznawcze, które dotyczyły wszystkich i dzieci przedszkolnych, i uczniów szkół podstawowych, jak również szkół ponadpodstawowych. Drugim koordynatorem jest Powiatowy Urząd Pracy, który organizuje i warsztaty dla uczniów, i konkursy, m.in. chłopską szkołę biznesu, cech rzemiosł różnych, a więc pracodawcy. Jest możliwość zobaczenia na żywo, jak wygląda praca, i dla uczniów to jest bardzo istotne. Ekonomiczna gra planszowa, chłopska szkoła biznesu była dla młodych ludzi lekcją przedsiębiorczości. Bardzo dobra nauka, taki można powiedzieć wstęp, taki, że nic nie ryzykujemy, możemy się fajnie pobawić, a też czegoś nauczyć, więc myślę, że bardzo fajna opcja. Im więcej tego typu wydarzeń, tym lepiej. Naprawdę trzeba promować cały czas ideę poradnictwa zawodowego, ponieważ ścieżka kariery w dzisiejszych czasach nie jest linearna. Ona jest dynamiczna, dynamicznie się zmienia rynek, jest automatyzacja, digitalizacja rynku, więc tutaj trzeba być cały czas na bieżąco. A kto jak doradca zawodowy powinien być tutaj specjalistą i ekspertem, który służy pomocą młodym osobom. Wszystkie akcje promujące przedsiębiorczość, wspierające młodzież w wyborze czy szkoły, czy później zawodu, mają ogromne znaczenie. Też Państwo przybliżają sylwetkę doradcy zawodowego. Bardzo ważna rola w szkolnictwie, w edukacji, rola doradcy szkolnego, doradcy zawodowego, który rzeczywiście jest ogromnym wsparciem dla uczniów w poszukiwaniu ścieżki zawodowej. Ogólnopolski Tydzień Kariery włączyło się wiele szkół, co dla młodych ludzi jest szansą, by podjęte przez nich decyzje zawodowe były trafne. Jestem w branżówce pierwszego stopnia. Ja już z tyłu głowy mam, że ja chcę iść też do drugiego stopnia. Chciałabym się też właśnie uczyć później w kierunku też właśnie kosmetyczki. Branżówkę wybrałam z właśnie toku nauczania, że i mam szkołę, i mam praktyki, że się zawodu uczę z dwóch stron. Ja się bardzo cieszę jako dyrektorka zespołu szkół ekonomiczno-usługowych, czyli w naszym zespole to jest technikum i branżowa szkoła pierwszego stopnia, że po wielu latach wracają rzeczywiście do łask szkoły zawodowe, tak, bo gdzieś zabrakło po drodze specjalistów świadomych uczenia się zawodu, a przy okazji wykonywania tego zawodu też z pewną pasją i zaangażowaniem. Także wybór szkoły zawodowej, czy technikum, czy branżowej jest już na samym wstępie, uważam, sukcesem młodych ludzi. To jest już zupełnie inny wymiar nauki. Przedmioty zawodowe, często praktyka, zajęcia praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawców, ale też ci młodzi ludzie dużo szybciej dojrzewają. Nawet gdyby po drodze zmienili plany, wszyscy je czasem zmieniamy, łącznie z tymi planami zawodowymi, to gdzieś już kształtują jednak swoje wyobrażenie o swojej przyszłości zawodowej. W
W ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy Górnik Zabrze wygrał ze Stalą Mielec 3-1. Witam serdecznie, jesteśmy bezpośrednio po meczu 12. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, w której Górnik Zabrze wygrał na własnym obiekcie ze Stalą Mielec 3-1. Doping, atmosfera, 14 tysięcy kibiców miało przyjemność oglądać swoich sympatyków. No i to Zabrzanie. Po przerwie reprezentacyjnej zdobywają 3 punkty i są na pewno spokojniejsi przed kolejnym spotkaniem. Pozdrawiam bezpośrednio z areny i do usłyszenia na kolejnych spotkaniach. Damian Wilpert. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.